Dzień dobry, szczęść Boże. Ksiądz Piotr Kwaśniuk, dyrektor zarządzający w opactwie epocesterskim w Rudach. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy jarmark wielkanocny i trwają przygotowania. Część rzeczy już prezentujemy, część rzeczy tak jak zawsze na zimowym jarmarku. Zaczynamy sukcesywnie wykładać w naszych miejscach. Tutaj mamy już wystawione produkty nasze spożywcze. Zarówno zaczynamy od słodkości, poprzez konkrety, tradycyjne mięsa i pasztety wekowane. Następnie nasze przetwory owocowe, pigwowiec, żurawina. I to, co się stało ostatnimi miesiącami, ostatnimi 2 laty, dość popularne u nas, to są wszelkiego typu rodzaju nalewki. Począwszy od owocowych, ziołowe, mleczne, jajeczne, wódki, wódki mocniejsze i wina mszalne, które może każda osoba kupić. I tak jak zawsze, również w progach naszego domu gości piwo raciborskie. Jednym z bardziej topowych produktów u nas dostępnych, które nie tylko zachwycają turystów, ale też i naszych mieszkańców, stałych bywalców, to są rudzkie krówki. Towar, który specjalnie został wybrany w zakładzie produkcyjnym w Głuchołazach, dla nas wykonywany. My go pakujemy, sprzedajemy, dobry się cieszy smaki wielu młodych i starszych. Kolejną salą wystawową to jest kapitularz, w którym dzisiaj już można zobaczyć różnego typu rękodzieło. Niektóre są już bardziej współczesnym, niektóre są tradycyjnym. Na początek widać różne ozdoby wykonane ze styropianu, ręcznie robione, ręcznie malowane. Mamy zarówno część wielkanocną, ale także ze względu na zbliżający się maj, mamy także różne ozdoby pierwszokomunijne. Zaraz za tymi ozdobami można zobaczyć małą księgarenkę. Po części są wszystkie podzielone tematycznie, zaczynając od Pisma Świętego, przez książki religijne, następnie te, które są poświęcone diecie i medycynie świętej Hildegardy, która już na stałe zagościła w naszych domach. Następnie mamy część, która dotyczy duchowości i psychologii chrześcijańskiej, śląskie książki i później już wszystkie książki z asortymentu dla dzieci. Następnym stoiskiem jest rękodzieło drewniane, użytkowe, gdzie ostatnimi czasy najbardziej popularnością cieszy się maselniczka nasłoikowa. A później już artystyczne rękodzieło, które dotyczy Wielkanocy, różne gąski, zajączki, kurki, innego typu zabawki drewniane. Na świątecznym stole nie może także zabraknąć świecy, dlatego proponujemy świece wykonane ręcznie, ręcznie malowane, zapachowe, niektóre z diodą, niektóre też w formie lampionu, a najczęściej ostatnimi czasów nas sprzedające się to świece z woskiem. Te, które naturalnie, pięknie mogą nie tylko oświetlić, ale jeszcze dać piękny aromat wosku w całym domu. Teraz przechodzimy już do twórców regionalnych, twórców ludowych, którzy prezentują u nas w naszych murach własne wyroby. Poprzednie rzeczy w większości były wykonane przez naszych pracowników lub firmy wprost przez nas współpracujące. Te natomiast to już jest rękodzieło, które przedstawiają różne osoby indywidualne. Począwszy od różnego typu i rodzaju ceramiki, wyroby w drewnie. Następnie można zobaczyć szyte ozdoby, a także szarpaki dla zwierząt oraz zabawki. Ostatnia część ekspozycji w korytarzu dopiero jest przygotowywana, nie zdążyliśmy wszystkiego jeszcze wystawić, więc w tym korytarzu będzie jeszcze ozdoby wielkanocne, a także dewocjonalia. Czas jarmarku świątecznego jest również dobrą okazją, nie tylko żeby coś kupić, ale także żeby zwiedzić nasze opactwa, część dolną. I na pewno warto też zachować się w tej ostatniej sali wystawowej, w której widać różne kruszonki z całego świata, różne jajka.
Tutaj właśnie prezentujemy tradycyjne wyroby rękodzielnicze, nie tylko ze Śląska, ale także z różnych innych zakątków Polski i spoza Polski.